podejdziemy sobie tym gruntem, żeby było bliżej. I mamy tutaj tą samą sytuację. Robi się! Proszę bardzo. Prezent pod choinkę. Taki kurde grunt Mikołaj. Wyciąga z plecaka i wstawia kurde na ziemi. Mówię, jak Mikołaj. Co, to będziesz? No jaki głupek. Patrzcie. A ja sobie teraz tutaj postawię tą bombkę. I co, zaszpachlujesz ją? Nie dasz rady. No właśnie. Nie dasz rady, tak jak mówię. Jesteś za cienki w portkach. Mamy następną dziurę dziwną, którą możemy zakopać. Ale zakopywanie nam nic nie przyjdzie tak naprawdę. Co mogę ci przyjąłem? Więc... tak. I teraz co? Teraz musimy dojść do tego czarnego przycisku i będzie nam potrzebny tylko... mam nadzieję, że tylko... grunt z materiałem wybuchowym. Na szczęście mamy pół życia. No, niestety musimy się wrócić. Bo inaczej dosięgnęłaby nas ta... inaczej dosięgnęłaby nas... bomba. Nie wiem, czy da się jakoś... chyba się nie da. Nie, nie da się tak przejść, więc trzeba będzie pod kątem prostym, żeby nie wpaść do dziury. To trzeba będzie właśnie tak przejść. Dobrze, że mamy zapkole. Tutaj też będzie zapkola. Tak, też będzie zapkola. I nie wiem, jak tutaj przejść. Chyba też trzeba będzie zebrać obydwie zapkole. Bo nie będę ryzykował wpadnięcia do tej dziury. Powiem wam. Tak. I teraz co? Dobra, to boli. Robi się. Tak? No dobra. I tutaj mamy następną puszkę zapkoli, którą możemy sobie wziąć, ale na razie ją zostawię. I sobie tutaj podłożymy materiał wybuchowy. Będziemy mieć dostęp do tego przełącznika. Mam nadzieję, że... chociaż nie, ta jedna puszka zapkoli zapełni nam... o, niespodzianka. Następna bomba. Dobra, bierzemy puszkę zapkoli. I wracamy niestety przez te straszne kolce. Przepraszam cię bardzo, ale tak trzeba. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. O, na pomarańczowym, więc jeszcze jest w miarę okej. Dobra, kogo będziemy potrzebować dalej? Dalej będziemy potrzebować... aha, bombę i skrzydła. Czyli bombę zostawiamy, a po skrzydła sobie idziemy. Spokojnie, tak? Spokojnie czy niespokojnie, jak myślicie? Dobra, najpierw naciśniemy ten przycisk. O właśnie. A teraz weźmiemy sobie skrzydełka. Skrzydła! Robi się! O! Jak najbardziej pozytywne. A po co nam będą te skrzydła? A no po to, że nie mamy łopaty. Słucham? Wezmę sobie tą beczkę. Nie mamy łopaty, a potrzeba nam wcisnąć ten zielony przycisk, żeby przepuścić właśnie tego grunta z materiałami wybuchowymi. Sprawdźmy, co będzie tutaj. A sobie... może tutaj postawię tą bombę, o. Dobra. Gdybym tak mógł machać trochę szybciej. Przelecę. Kolce, tak? Kolce no, są nam jakoś zbytnio niepotrzebne. Ja sobie sprawdzę przy okazji tutaj, co jest. Może jakieś moneta? Niestety nie. Cóż za niefart. A widzę tutaj czarne kafelki, które eksplodują. Szybciej niż pocisk. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Tak, tutaj są czarne kafelki. One eksplodują, więc trzeba jak najbardziej spadać stąd. Nie stać blisko. Chyba to były te eksplodujące, chociaż za dużo to nie eksplodowały, powiem wam. Ale mniejsza z tym. A nie, czerwone. Nie, czerwone to traci się te. Traci się rękawice. No mniejsza z tym. Sejwik! To no. Znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy save. Sprawdźmy. Nie ty, ty. Sprawdźmy, czy da się to rozwalić. Dobra, na pewno się da, bo inaczej byśmy nie dali rady przejść. Tak. I pojedynczo sobie wejdziemy w te tutaj teleporty. No właśnie. To nie jest mój. W
wywaliło nas to tutaj i sobie odejdę, żeby nie wpaść tym drugim gruntem czasami, bo nie wiem, nigdy nie próbowałem, czy da się zgnieść tak samo jak na przykład się stanie gruntem wychodząc ze strzałek. Tak jak to mieliście okazję oczywiście zobaczyć na moim nagraniu, bo tak mi się nie fartło. Oj ty, niedobry. Weźże wpadnij tam gdzieś. O, adios, adios. Muszę zwiększyć siłę ciągu. Pokażemy mu, gdzie na i proszę bardzo. I jeszcze jeden. No. O, co za niefarty. Ale przynajmniej możemy... O, proszę bardzo, jeden, drugi. W tą samą dziurę. A ja sobie postawię tutaj gdzieś bombkę, a tutaj i od razu dwie kafelki będą rozbite. Sprawdzę sobie, co jest tam, tutaj w rogu. Tutaj jest coś coś do rozwalenia, na pewno tam jest, mogę się założyć, że tam jest moneta. Czy będzie? No zobaczymy. W sumie twórcy tej gry są bardzo... bardzo śmieszni, chociaż nie wiem, czy to dobre określenie. Nie ma sprawy. Mają dobry humor. Si, senior. I najprawdopodobniej może tutaj nic nie być. A i źle podstawiłem, nie miałem rozwalić grzyba, tylko miałem rozwalić to coś. Nie wiem nawet, co to jest. Nie ma sprawy. Tutaj muszę podłożyć przyjąłem bombę, co ja taki jestem lewy. No, tak si, myślałem. Senior. Nie ma tutaj nic. Nie. Dobra, mniejsza z tym. Tak jest. I chyba jasne, to już wszystko będzie. A nie, jeszcze tutaj trzeba coś pomyśleć. Patrzcie, tutaj musimy rozwalić sobie te kafelki złote. Tak. I jeszcze raz, bo tak. Co ja wam teraz powiem? Słuchajcie, bo nie będę powtarzał. Jakbyśmy przelecieli tym gruntem przez tą dziurę i zebrali kawałek, to nie moglibyśmy wrócić, bo tutaj nie ma jak wrócić. Więc sobie rozwaliliśmy te kafelki z jednej i z drugiej strony. Także może grunt wziąć tu i wejść od razu do króla. I tak też zrobimy. Chodź tutaj. A ty leć sobie po kawałek magicznego kamienia. Pierwszy kawałek magicznego kamienia z tej wyprawy. I proszę bardzo. Widzisz te bicepsy? Powinniśmy się uścisnąć. Czuję się świetnie, ach jak przyjemnie, czuję się świetnie, ach jak przyjemnie. Też czuję się świetnie, chociaż pogoda nie dopisuje. Dobra, misja wypełniona. Podsumowanie. Ale gruntów. Jaki czas? 35 minut. No, dosyć dużo. Długi czas. Było tutaj aż 10 narzędzi, 4 monety z 11. Gdzie były schowane, kurde? Gdzie były schowane te 7 monet? Ajajaj. Dobra. Poziom drugi. Miniaturowi władcy poziom drugi. Dobra. Lecimy dalej. Coraz dłuższe są, kurde, te poziomy. Miała to być taki krótki przerywnik do odstresowania. A jest dosyć spora, długa, ciekawa i wymagająca myślenia gra. Dobra, co mi to jest? Przypomnienie jakieś na telefonie. Mniejsza z tym. Aha, opowiem wam jeszcze, co tutaj w ogóle mam w planach. Znaczy, nie jest to nic dziwnego na pewno. Bo mam wszystkie od początku, praktycznie wszystkie od początku nagrane części Harry'ego Pottera. Mam dosyć dużo dobra, próśb w porządku. I jakichś takich... O, tutaj niech coś się kręci. Będzie. Zobacz. Tak proszę jest bardzo, pieniąże. No, ale wracając. Przepraszam bardzo. Mam dosyć dużo próśb i pytań, czy będę robił insygnia śmierci. Mówiłem to już tam kiedyś, że będę robił insygnia śmierci. Bo ich sam nie przyszedłem do końca. Co nam się tu otworzyło? Aha, tu nam się coś otworzyło. No fajnie, a po co nam tutaj coś? Miesza z tym. Tak. Tylko, jaki jest problem? Problem jest taki, że insygnia śmierci
są przynajmniej moim zdaniem strasznie słabo zoptymalizowane i ich nagrywanie jest po prostu tragiczne. Czasami, czasami jest po prostu rozmycie, przesunięcie, tego dźwięku z obrazem i to samo w sobie, bez jakichś większych rewelacji, znaczy kombinacji. Nie zdarzało mi się to nigdy przy Frapsie, przy żadnej grze, przy starej grze, przy nawet tej grze mi się takie rzeczy jakieś dziwne nie zdarzały. No ale cóż, no... Chyba poszli po jakiejś... po małych kosztach. Nie wiem jaki tam był budżet i tak dalej. Ale jest to dosyć uciążliwe. Jak już rozwiązałem problem z tym, że jest przesunięcie dźwięku z obrazem, to powstał kolejny problem, a mianowicie... zaraz, gdzie ja muszę iść? Chyba tutaj. A mianowicie problem taki, że... Czekajcie, bo myślę oczywiście. Dobra, muszę iść po te rękawice. Problem taki, że straszne przesunięcie jest w filmikach, w przerwnikach. Zauważyłem to po prostu w intro. Nie wiem dlaczego, jak włączam Frapsa, to jest przesunięcie głosu z obrazem i to dosyć spore. Powiem wam, że jest dosyć spore przesunięcie dźwięku z obrazem. Jest to dla mnie bardzo, bardzo denerwujące. Naprawdę. Irytuje mnie to strasznie. I po prostu... Tak się zastanawiałem, jakby to zrobić. Aha, sprawdzałem na innych let's playach, zagrajmy, nawet zagranicznych, tej właśnie pozycji na peceta. I tak samo to wszystko wygląda. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Właśnie myślę, że to jest chyba wszystko przez tą słabą optymalizację i tak dalej. Dlatego stwierdziłem i dzisiaj jeszcze mam nadzieję, że spróbuję. Intro nagram. Wytnę z niego ścieżkę dźwiękową. Oho! Ale chyba spaprałem sprawę. No chyba tak. Słabo. Dobra. Dojdę do tego momentu i jeszcze raz to nagram. Sorry. Dobra. Byliśmy gdzieś w tym miejscu. Niestety tam już się wrócić nie da. Więc musimy iść tutaj. Tutaj mamy następnego grunta, który będzie nam przeszkadzał w rozwalaniu tych kafelek. No właśnie, dlaczego zginąłem? Ano zginąłem dlatego, że jak mówię i gram, trudno jest mi się skupić. A przynajmniej tak to widać właśnie. No gdzie mi tu murujesz, jak stoję? Dobra. No jeszcze troszeczkę. No i wolno. Dobra. Wezmę sobie tą butelkę z apkoli. Bo żebyśmy mieli full życia. Dawno temu coś robiłem. Ta dziura mnie zastanawia. Dlaczego te dziury są tutaj w takich miejscach zostawione? Bardzo widoczny. Ani to odkopać, ani po co zakopywać. Dziwne.